Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. Dzisiaj lecimy sobie z akcją Obornik na nowej mapie, ale jednak nie będę wam mówił, co to za mapa. I po tak długiej przerwie, od czego by tutaj zacząć? No to więc zaczniemy sobie od tego, że na tej mapie zrobię kilka... Jeszcze zapalę sobie trudy, o. Kilka sobie odcinków zrobię, bo Kołaja, jak widać, jeszcze ze mną nie ma. Jeszcze nie powrócił. I to nie jest odcinek, żeby mówić dlaczego i w ogóle dlaczego była taka długa przerwa. A dzisiaj zajmiemy sobie właśnie się tylko tą akcją Obornik. A o tym, co się stało i jak wrócimy kiedy do takiego już normalnego nagrywania, opowiem wam kiedyś w odcinku z Kołajem. A kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiem, bo jeszcze Kołaj ma problemy. Ale myślę, że już niedługo. Muszę sobie ustawić taką pomoc. I tak, w tym odcinku zrobimy sobie, wywieziemy sobie gnój na to pole i jak starczy czasu na dwa kolejne, które są tam. Tamtej części mapy. Albo tuż się będę czaił, powiem co to po prostu jest za mapa. Tutaj jak widać z tej minimapy to nic nie zobaczycie. Jest to mapa Lubelskie Wyżyno Nieziny V2, o ile się nie mylę. Jak ktoś chce sobie pobrać, to tam na LS Wordzie jak sobie znajdzie. A mapa jest po prostu jak dla mnie bardzo ładna, bardzo fajnie zrobiona, fajna jest po prostu. Jednak pola i tutaj to otoczenie no nie podoba mi się za bardzo i nie jest za... To znaczy, to co mi się podoba to gospodarki. Gospodarki są naprawdę, a szczególnie dwie. Ta z krowami jedna, na której gram, może tam na pod koniec odcinka przejdę się wam pokazać. To jest naprawdę mega, po prostu kozak zrobiona i jeszcze jedna ze świniami. No to po prostu są bardzo... O! Tam akurat jest na wprost. Widać oborę i budynki. Więc ta gospodarka jest bardzo fajna. No reszta też, ale do tych na razie przywiązuję taką większą uwagę. Bo oczywiście na niej gram. Znaczy, no, czy gram, czy będę nagrywał więcej odcinków z tej serii. Właśnie seria będzie bez nazwy jak na razie. Nie dam żadnej nazwy, bo to będzie, nie wiem, kilka odcinków tam. Nawet sam się nie zastanawiam ile. I jeszcze jedno, co wada tej mapy, czyli jest dosyć słabo zoptymalizowana. Ja mam dosyć słaby komputer, ale na tej mapie no to naprawdę mam bardzo mało tych FPS-ów, więc przydała, a już jak jadę tam koło lasu to już w ogóle, więc przydałaby się naprawdę lepsza optymalizacja tej mapy. Ale oprócz tego no to można sobie pograć właśnie na tej mapie i ja sobie właśnie teraz też gram, żeby wam tutaj ponagrywać trochę, bo naprawdę już bardzo, bardzo długo nie było odcinków żadnych na kanale. No i po tak długiej przerwie wracamy sobie z akcją oborną, czyli dosyć taką fajną akcją. Przywiozłem tutaj 25,5 tony obornika, ale jak widać to jest za dużo chyba. Więc jeszcze albo po prostu ten obornik będzie na następny rok, albo go stąd zabiorę, ale raczej chyba na następny rok on by tutaj został. I tam jeszcze mam dwa pola, które chciałbym jeszcze też obsypać tym obornikiem. I tam też właśnie przywiozłem sobie tyle samo, więc tamte są, jedno jest mniejsze, a drugie może być takie samo jak to.
Więc tam no to naprawdę zostanie na tym małym bardzo dużo tego. No i mogę takie trochę inaczej mówić, bo trochę jestem chory, no to nie będę wam nic o tym mówił. A no i po takiej długiej przerwie nadeszły też duże zmiany co do serii na kanałach, czyli co będzie dalej z tymi seriami, już wam mówię. Z tą serią Ukołaja, czyli na której tam gramy we dwóch, z której było prawie najwięcej odcinków, czyli seria od biedaka do bogacza. Jest już nowe gospodarstwo, nie wiem czy w ogóle... Dobra, już nie będę o tym wspominał, ale jest nowe gospodarstwo, któreśmy sobie zrobili tutaj u mnie, bo to zupełna nowość, jak wam teraz powiem, to jest taka, że tą serię będziemy nagrywać razem. Tak, bo tam jest chyba około 12 odcinków, które nagrywał sam Kołaj. A teraz będziemy nagrywać sobie razem. Czyli naprzemiennie, raz on odcinek, raz ja. I te odcinki będą raz u niego na kanale, raz u mnie. Ale to zobaczycie z czasem, jak to będzie wyglądać. Ale na razie jeszcze Kołaj nie wrócił i na razie nic nie będę mówił o tym, bo safe jest zrobiony, ale po prostu czekamy na Kołaja. I dalej, seria ta dwóch na Osinie, no to postanowiliśmy, że jeszcze kilkanaście może nie, ale kilka odcinków się nagra jeszcze stamtąd. Czyli no te sprawy jak siewy, agregatowanie i orka, no to pewnie będą. To takie mam. Więc jeszcze to zobaczycie. I tak myślałem, żeby po tamtej serii, jak już ją zakończymy, zrobić właśnie z tej mapy. Ale tak teraz patrzę, będzie też jedna seria na Bolusiowie, więc już wam mówię, że to będzie na Bolusiowie, na której też będziemy nagrywać sobie na przemienie, czyli raz ja, raz nie. A już nawet nie wiem, czy tam będziemy na przemieni nagrywać. To będzie Bolusiowo V2.1, o ile się z tym nie mylę. I miała być jeszcze seria na Bolusiowie V7.2, więc tych serii było w zamiarze bardzo dużo. No ale jednak to z V7 raczej ta seria nie wyjdzie. O, muszę cię tutaj rozrzutnik uklapał, aby całkiem nowy, ładny, czysty. Tak więc z tej mapy kilka odcinków będzie, więc teraz będę miał co robić. A koła jak wróci, no to wtedy zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale dopiero wróci gdzieś. Właśnie i wrócimy też z tymi seriami jak ta od biedaka do bogacza i w ogóle ze wszystkimi, tak żebyśmy cały czas, jakby to powiedzieć, dobrze nagrywali, czyli wrócimy z nagrywaniem gdzieś dopiero od grudnia. Więc się cieszę, że jeszcze trochę poczekać. No i to pole chyba już jest, no całe już jest zrobione, jeszcze tutaj ten kawałek taki. I przejeżdżamy sobie na kolejny. No jednak za dużo tego grunika tu przywożę. No i dobra, tu jeszcze tak jest. Dobra, klapę zamykamy i jedziemy na kolejne pola. I nie będę wsiadał teraz widokiem do kabiny, żebyście sobie popatrzyli na mapę. O, tam jest ta gospodarka.
Tu się można szybko rozpędzić. No i wjeżdżam sobie na drogę. I tak, tu jest to pole jedno i tam. Punkt może zacznę od tego. A na razie jeszcze wjadę z tym ogólnikiem, co został z tamtego pola. A jak zabraknie, to przyjadę dopiero na zwarku. A tu, tuż obok mam łąkę. Może na łąkę bym coś rozsypał? I tak by to im się udało. No ale cóż. Akcja by była fajna. Ładny staw, takie... Wybrałem tu pole, ponieważ jest właśnie takie ładne. No i na nim było ściernisko przede wszystkim. Ono już nam się kończyło górnik. Starczy do końca. Starczyło. Klapę muszę sobie zamknąć. Jest New Holland T6 z rozrzutnikiem Metal Fach. No z Metal Fachem, bo tak się ubrudził, że po prostu ten symbol nie rozczytał. I tak, pobiegniemy sobie tam. W sumie to mogę podgarnąć tutaj trochę ten ubornik. No i tak teraz myślę, że w kolejnym odcinku to fajnie by wyglądała akcja orka właśnie na tych dwóch tutaj, no dwóch albo trzech polach, tych, na których teraz tutaj ubornik wysypuje, czyli tym i tamtym, tamtych dwóch, ale nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię, co będzie w kolejnym odcinku. I jeżeli w ogóle będzie odcinek, a nawet nie wiem kiedy. Po prostu jak będzie mi się chciało, to będę nagrywać z tej mapy parę odcinków, kilka, dopóki koła nie przyjdzie, a jak nie wiem, zaczekam już na koła, ale jednak teraz chciałbym trochę powrócić do takiego rytmu, żeby tam trochę jeszcze ponagrywać. Dopóki koła nie przyjdzie. Ale jak mówię, że to jest sprawa, no tam pewnie do niego na odcinek on tam powie o tym, dlaczego go tyle nie ma. A co wam mówiłem o tych gospodarkach, no to tamto jedno z krowami, co wam mówiłem, to jest tam. A to drugie, o którym wam mówiłem, ze świniami, to jest właśnie o tutaj, tuż za mną. Czyli o to. To też jest przekozackie. Wsiadam i rozrzucam dane. Szkoda, że tutaj się nie da uruchomić po tego stawu. Jakby było takie to błoto właśnie to fajne, które jest tam wszędzie. Ale według mnie no to trochę za mało jest tego błota. Powinno być trochę więcej, a szczególnie tu po tych stawów, bo tutaj tych stawów no to trochę jest. Jak widziałem tam trzy, to jest tutaj było na pewno. Więc po tych stawów no to powinno być to błoto tak... takie, żeby dało się zająć. Bo tam na tamtym polu było kawałek błota, cośmy przed chwilą rozrzucali. No ale to taki skrawek malutki, że tam był. Prawie w ogóle.
No i mapa pod taki średni i lepszy sprzęt, bo to jest taka troszkę większa mapa. Szkoda, że nie ma tu właśnie minimapy, a nie, tu ma. Właśnie tu ma. A znaczy takie coś, no. Czyli tam w sumie coś z tego tu nic nie widać. Tutaj sobie cofnę. Jakoś tutaj, koło tego stołu, trzeba nie wjechać do wody. No tak, przejedziemy ten dyk. Przejedziemy. Tylko żeby się nie wrócił. Gdzie? No i to pole też sobie będziemy powoli kończyć. Tu jakoś przejechać koło tego słupa. Może trochę nierealistycznie, ale nie wiem, trzeba zamknąć trochę, żeby tutaj nic na asfalt nie wyleciało. Cofnę się. No i jeszcze dalej. A no i co z tym serią po lubelsku? U mnie, bo były dwa odcinki, trochę tam wyświetleń było, ale postanowiłem, że ją też zakończę, bo pousuwałem sobie wszystkie polskie mody i będę teraz ściągał na jakąś serię te wszystkie mody od początku, więc jak usunąłem, tak więc wszystkie tam maszyny poznikały, a nie chcę się ich po nowo ustawiać, więc już i w ogóle jakoś ta mapa tak mi się trochę nie podoba, bo znaczy podoba mi się, ale wtedy gdyby kolej we dwóch jakbyśmy tam byli, a tak samemu to tak trochę słabo, a tam są były problemy jakieś i z kolejem nie mogliśmy razem na niej zagrać, bo kolej nie mógł dołączyć po prostu. Nie wiem, czym to mogło być spowodowane, może jakąś modyfikacją, nie wiem, ale Kołaj próbował tam wchodzić bardzo dużo razy i no i po prostu, bo w ogóle ta seria miała być od początku we dwóch, ale no nie może tam wbić do mnie i tyle. Dobra, więc załadujemy sobie na tamto pole obornik właśnie stąd. No i jak wiecie, pojedynkę na, tam, na tej mapie, no to tak mi się tylko nie chce grać. Koła jakby dołączyły, to pewnie by były tam jeszcze jakieś odcinki, a tak. Więc jedziemy sobie na to ostatnie pole, nie wiem czy całe zdążymy, ale ten jeden rozrzutnik to wywiezie. Takie, nie no, nie zdążymy na pewno, ale takie duże pole, spore. A no, bo jeszcze tam się, jak przejdę się na te gospodarki, to też trochę czasu zajmie, więc to już jest chyba ostatni rozrzut. Trochę tutaj pojeżdżę sobie z kabiny.
jak tam się przejdę, to praktycznie pokazać bym tylko tą gospodarkę, bo tam maszyn to za dużo nie zwiozłem. No kilka jest zwiezione, reszta jest w sklepie, więc może ich jeszcze zwiozę, żeby tam, wiecie, jak, czy będzie jakaś akcja na gospodarce, nie musiałam kosić coś, no to żeby tam nie było tak pusto. Więc jeszcze się zwiedzę tam parę maszyn, bo jest kupionych, tyle że po prostu są w sklepie. I pojazdy, no to tam stoi Ursus i Zetor, taki Zetor z podstawowej, właśnie tutaj z podstawowych pojazdów. No, a Ursusa, no to sobie zobaczycie za chwilę. No jeszcze 3,5 tony nie są. No bo nie wiem, jakieś żniwa może coś. Też żeby iść tutaj na jakimś polu się dało zrobić, bym po prostu sobie poszukał jakoś fajnego pola. A kombajn, to nie wiem. Może klasa. Bo kombajn jeszcze tutaj właśnie nie wiem jakiego wziąć. Tak myślałem o klasie dominatorze. Chyba go sobie właśnie ściągnę i jakieś żniwa to się właśnie na nim zrobi. Bo jeszcze też myślałem o nim w Holandzie. Ale właśnie, jak już tutaj wspomniałem o nim w Holandzie, no to jeszcze będzie jedna nowa seria na mapie Polska Kraina Final, więc tam też będzie się działo. Będzie to seria z kimś, żeby innym, jak z Kołajem. Ja będę sobie grał na jednej gospodarce, a on na drugiej, ja na tej ze świniami, on na tej z krowami. I tam będzie naprawdę też polska realna seria. Maszyny, no to już są tam nawet niezłe, jak na początek. I ona też wystartuje właśnie wtedy, jak Kołaj wróci. Ale tam też będzie się działo. No i już ostatni tutaj kilo, 200 kilo obornika. No i jednym rozrzutnikiem to jakaś połowa pola została zrobiona. No i dobra. Zamykamy klapę. No i zostawimy go sobie tutaj. I lecimy na gospodarkę. O. Czyli właśnie tak się prezentuje gospodarka. Nie będę wam tutaj nic otwierał. Po prostu pokażę. No i tutaj, ten tył to jest naprawdę kozacki. Jata. Silos. No i tam obory. Krowy sobie chodzą. Dobra, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się z wami żegnał. Do kolejnych odcinków, na które was serdecznie zapraszam, więc na razie, siema i do kolejnych odcinków. Cześć!